Nie jest po prostu, o. Biedna, proszę. Proszę. I tu ma dziecko wejść? Jak to dziecko może wejść? Nie? Nawet samemu tak się nie przybija. Przepraszam spodnie. Bardzo, ale jak tak nam mam zabezpieczyć. I tutaj. Tak jak burmistrz zabezpiecza mówię dzieci tak. I społeczeństwo. Dziękuję za takiego pana. I mu mówię, że naprawdę, bo to nawet dziecko jedno tutaj się zsunęło i matka złapała w ten. Coś się stanie, będziecie, mówię, płacić odszkodowanie. Na wszystko załatwimy. Proszę, minął jeden tydzień, drugi, trzeci, czwarty, miesiąc. Była no to już w poniedziałek była też telewizja kablowa. Spokój, cisza, nie ma nic. Po prostu, jak takie bezpieczeństwo ma nam burmistrz zapewniać. To dziękuję za takie uczciwość. Tak, naszym dzieciom. To właśnie o to chodzi, nie? Czy tak ma wyglądać bezpieczeństwo? Tragedia i proszę o pomstę do nieba. Powiem tak, miesiąc temu spotkałam tu na tej ulicy szefa Straży Miejskiej, któremu powiedziałam, że ma się zainteresować placem, ponieważ grozi niebezpieczeństwem dla naszych małych dzieci. Miesiąc minął, spokój, cisza. Tydzień temu mieliśmy program w kablówce. Też pokazywali, wypowiadały się tu panie mamy, młode mamy. I cisza, dalej cisza. Dzisiaj pan sfilmował te usterki. I prosimy, na Boga prosimy, niech to będzie zrobione. Bo jeśli burmistrz tak zapewnia bezpieczeństwo naszym dzieciom, to co my mamy dorośli mówić? To niech po prostu odejdzie, jak nie umie załatwić sprawy. I to wszystko. Znaczy tak, no jak oceniam plac? Sam pan nagrywał, tak? I jest widoczny stan bardzo zły, a wręcz bym powiedziała, że jest fatalny. Dziecko nie ma gdzie biegać praktycznie, bo wszędzie coś mu może się stać. No i niestety tak jest od roku. Od roku czasu, od tamtego lata. Gdzieś od połowy zaczęły się problemy, najpierw z huśtawkami, później znowu z deskami, z ławkami, non stop jest coś, a jednak napraw nie widać. Gdyby te naprawy były robione, chociaż systematycznie, albo od razu po zgłoszeniu, to też mniej pieniędzy by poszło. A czy to było już zgłaszane? Tak, było kilka razy, kilkakrotnie było zgłaszane. Ja tutaj jestem na placu z moim synkiem i ja rozmawiam tutaj z paniami, które przychodzą z dziećmi. I to było zgłaszane do burmistrza, to było zgłaszane do straży. Nawet niektóre panie, które nie są z tego osiedla, tylko na przykład ze Stycznia czy Grodgera, bo tacy też tutaj przychodzą, to mówiły, że one do spółdzielni dzwoniły, bo myślały, że no jednak to jest plac spółdzielni. A to jest największy plac, jaki jest w Czciance i jest tak niezadbany, że to jest jakaś ludzka pomyłka naprawdę. No jest trochę nieciekawie, bo są zniszczone właśnie tutaj te oparcia i dziury nieraz były, huśtawek dla dzieci nie ma tych tutaj, co były kiedyś. No powinno być lepiej, dużo lepiej powinno być. A bezpieczeństwo? Czy dzieci czują się tutaj bezpiecznie? No to znaczy... Jak są z opiekunami, to tak, no bo to każdy kogoś pilnuje, a tak to
I ja tu muszę pilnować i chodzę i pilnuję, a tak to nie wiem, jak to jest. No, jak ktoś nie uważa, to może być nieciekawie. O, już maluszek leży.